Materiał filmowy powstał dzięki wsparciu patronów. Dzień dobry, ja nazywam się Rafał Pocznik. Dziś jestem na gościnnych występach w Naturalnych 20. Mam świeży graczy wampira. Bo będziemy grać w świeżą krew. Gdzieś w chłodni. Po tym, jak inkwizytorzy dowiedzieli się, co stało się z ludźmi, których wysłali w miasto, słyszy dźwięk piły spalinowej. Dziś, mój drogi, będziemy ćwiczyć twoją wytrzymałość. Na Academy Plaza. Szklany budynek. Koszulka I Love Chicago. Kurtka pilotka. Niezwykle zadowolony z siebie Malkawianin. I córka tatusia, która odkrywa właśnie życie. Więc jaki jest plan? No to co? Wchodzimy tam, rozmawiamy z ochroną, a przekonujemy ich do tego, żeby nas wpuścili. Serwery są pewnie na dole, jak w każdym dużym korpo i trzeba kurwa zejść po jakichś schodach albo co. Jak chcesz przekonać ochronę, żeby nas wpuściła? Cóż, dokładnie tak samo jak Pita. Okej. A jak będzie ich więcej niż jeden? Nas też jest więcej niż jeden. Poza tym w nocy zazwyczaj jest jedna osoba tylko w większości budynków. Jak będzie więcej, to się zastanowimy. Co mówi twój wewnętrzny głos? Wydaje mi się, że mamy marne szanse wejść tam inaczej niż po prostu próbując przejść przez ochronę. A twój nie wewnętrzny głos? Powiem to samo. Pewnie powiem to na głos. Może z lekkim opóźnieniem względem tego, jak pomyślałem. Tak. Jay powtórzył to dwa razy, bo przecież nie zrozumielibyście za pierwszym. Tak, wydaje mi się, zrobimy najmniej rozpierdolu i najmniej zwrócimy na siebie uwagę. W tej chwili paski lecą. Drukarnie, prasy zostały zatrzymane. Ja wiem, że jest XXI wiek i to jest cyfrówka, ale generalnie rzecz biorąc, takiego tematu się nie przypuszcza. Notowania burmistrza właśnie spadły o 2-3 punkty procentowe. No to co? Ktoś z piłą spalinową właśnie zaczyna otwierać Dina. Zaczyna od klatki piersiowej, łamiąc mu kolejne żebra. Din krzyczy. Wy wiecie, gdzie jest Din, ale są ważniejsze rzeczy. Jak daleko stąd jest tam do tej chłodni w ogóle? Tak, wiesz, jeżeli jesteśmy koło tego tematu. 3-4 kilometry. Chcecie się dostać do Chinatown. 3-4 kilometry. Biegiem dla wampira? Godzinka? Nawet mniej. 20 minut? Bo wampiry się nie męczą. To spróbujmy wejść przez tą ochronę, ale jedna rzecz nie daje mi spokoju jednak. Terry, nie chcesz dać znać anarchistom, gdzie był Dean? Pomógł nam. Cholera wie, co oni teraz z nim robią. No ja nie mam tego telefonu, bo zrobiłbym to.
bo uważam, że chociaż tyle jesteśmy im winni. To był ten twój wewnętrzny głos, prawda? Jade. Któryś z nich. Ale jestem zwrócony w stronę Tery, więc mam wrażenie, że to powiedziałem. Ty chcesz coś powiedzieć, bo się gapisz. Tak, dzwoń do anarchistów. Dzwonię. Zobaczymy, czy Czeki odbierze. Pierwszy sygnał, drugi sygnał. Dzień właśnie widzi swoje serce. Za trzecim sygnałem Jackie odbiera. Słucham, słyszę strzały. Generalnie rzecz biorąc, dziewczyna chyba jeszcze odciąga waszą uwagę. Uwagę od was. Nikt nie będzie, generalnie rzecz biorąc, szukał nikogo przy Nakatomi Plaza, gdy ona biega po mieście i strzela się z drugą inkwizycją. That's the spirit. Chłodnia, w której my Słuchajcie, byliśmy. Słuchajcie, mów głośniej! Chłodnia, w której my byliśmy. Tam powinien być Dean, w teorii. Dzięki! Klik, klik. Dźwięk rozłączonego połączenia. Może zdąży. Dobra, a my tymczasem i ruszam w stronę głównego wejścia. Ja idę za nim i mam zamiar wyglądać groźnie. Tracąc leverage. Dźwignię. Oddałaś to za nic. To, no, że ale... Jane nic ci nie zrobi. Nie, no, to była dobra rzecz, żeby zrobić. Obiecaliśmy im. Czemu nie zrobiłaś tego za pierwszym razem? Bo potrzebowałam ich pomocy. Bo inaczej oni by nam nie pomogli. Pewno, nie? Bo Dean po prostu zarobił kulkę, nie? Bo chciał wam nie pomóc. Jak bardzo zmieniłaś się od tamtej rozmowy? Mówiłam sobie, że w ogóle. No tak. Idziesz komuś usmażyć mózg. Ja nie będę go smażyć. Ja będę ludziom robić krzywdę fizycznie. Jeśli już. Ha. Fizyczność łatwiej wyleczyć. Łatwiej wyleczyć złamaną kość niż złamany umysł. Jeśli umiesz złamać kość, nie łamiesz umysłu. Okej, to nie był wewnętrzny głos. No, Jay, chodź, usmażysz komuś umysł. Nie planuję. Cieć jest za zamkniętymi drzwiami. Jest ja jeden. Uważam, Tery, że na pewno ma jakąś fachową nazwę w nomenklaturze wampirów, ale do tego jeszcze marzenie dojdziemy. Mózgu? No, myślę, że ja podejdę na pewno do głównych drzwi i wyciągnę z portfela po prostu plastikową kartę. To może być równie dobrze karta na punkty do jakiegoś sklepu i przyłożę ją pewnie do terminala dwa razy, wiesz, ruszę nią dwa razy i zacznę walić w drzwi. Spryt plus występy publiczne bądź inna odpowiednia umiejętność. Okej, okay, umysł jest dobry, podoba mi się, masz plus jedną kostkę za kartę. Firearms to jest jakby alternatywa, myślę. tak, nie? Zawsze. Nie wiem, albo Persuasion, albo Streetwise? Persuasion? Persuasion, okej. Okay. Z charyzmą wtedy. Tak. Okej. Okay. Fucking hell, rzuty mnie naprawdę nie lubią. Trzy jedynki wyrzuciłem na pięciu kostkach. Czy chcesz się dopalić? Albo przerzucić dwie kostki? Nieszczególnie, bo to moja ostatnia. Bo to będzie siła woli. Aha. To będzie bestialska porażka. Ale nie mam dwóch jedynek na głodzie, tylko... Aha, ale w sumie mam. Nie przebiłeś sukcesu. Okej, okay, a ile jest na sukces? Dwa. Chyba, że weźmiesz sukcesa za cost.
tak? CD Cost brzmi spoko. Brzmi spoko. Hej, człowiek, który do was podchodzi, to miły Rudy Caballero, lat 37. Rudy, o czym nie wiecie, jest oficerem jednostki specjalnej. Skąd jego mąż zginął z rąk wampirów, stał się najbardziej nieustraszonym, brutalnym z łowców. Chce, aby dwójka jego dzieci żyła w lepszym świecie. Jego motto życiowe. Żaden wampir nie ujdzie z życiem. Tak, proszę pana? Mówi do ciebie przez szybę. Dobry wieczór. My na umówione prace do serwerowni. Perswazja? No próbuję. Masz minus jedną kostkę. Plus charyzma. Zrozumiałem. Możesz się odbić krwią. O, to chętnie. Ja mogę go podbić moim zachwytem. Jakoś. Nie. Zachwyt działa tylko dla ciebie. Dobra, a to Jay prowadzi tą rozmowę. Wszedł mi Rauszczek. Pierwszy raz jak to gramy. Dobra. Słuchaj, nie jesteś bardziej głodny. Z tego co pamiętam, nie wypiłeś nic z tych czterech torebek, prawda? Nie, no jestem na trzy. Na trzy głody. Jestem na dwa. W takim razie. Tak, Terry. To nie ty rozmawiasz. To rozmawiają głodni ludzie. Głodne wampiry. Sensowne. Rudy otwiera. Przepuszcza was. Okej, podchodzę do lady. Nie. To proszę, windą w dół na trzecie piętro. Od razu. Okej. Dobra, dziękujemy. Idę. Sam, rzuć za intuicję. Włączę. Okej, okay, właśnie. Tą. Jak to się nazywa? Nadwrażliwość i chcę wysłyszeć, czy słyszę fałsz w jego głosie, albo przyspieszone tętno, albo cokolwiek, co może zdradzić, że nie kupił tego i właśnie idziemy w pułapkę, bo to jednak jest budynek Inkwizycji. Okej, trzy sukcesy. Jay, rzuć sobie. Okej. Na insight z dwoma kostkami dodatkowo za nadwrażliwość? Tak. Okej, okay, i to jest insight jest z jakiego atrybutu? Ze sprytu. Okej. Okay. Pyk. Ło kurwa! Co chłop rzucił? To rzucił, nie? A, ja mam jeszcze wykrywanie kłamstw. Więc jeszcze mogę chyba dodatkową kostkę dorzuć sobie jedną kostkę. No nie. Może 5 wystarczy. To nie jest 5. No, to jest krwawa wygrana. To jest 7. A no. Tych. Sam się nie zorientował. Słuchaj. On was przepuścił. Stoi przy tej ladzie. Słyszysz, jak wyjmuje dwururkę. I będzie strzelał wam w plecy. Okej. Okay. Znowu ja doskoczę. Co ci mogę powiedzieć? Krzyknę tylko uwaga i padnę na ziemię. To jeżeli mogę w takim razie złapać z nim ten kontakt i powiedzieć zostaw to. Rzucaj. Jego spryt plus determinacja to 6. Ej, was ostrzeg. Masz jedną próbę. Okej, mam najpierw jedną próbę. Strzeli, nie zdążysz. Jesteś za wolna. Dobra. Czterema kostkami tu mi pisze. Przeciwko jest sprytowi determinacji. No dobra, no to co? 4D10. Tak, 4D. I teraz tak, mam takie pytanko. Z tych, jak tu rzucam czterema kośćmi, a mam dwa głodu, to znaczy, że dwie z tych czterech zamieniają się w kości głodu, po prostu, tak? Dobra. Tak, będą. No i co, kurwa, można se rzucić, fajnie, nie? Tylko chuj, bo on ma 6 sukcesów, tak? Czy coś takiego? Nie, on ma 6 kości. Trudności.
A, 6 kości. Ty, to ja mam 4 sukcesy. Czekaj, sprawdzam. Stopień trudności 6, czyli od 6 w górę, czy 6 sukcesów musi mieć, żeby... 6 sukcesów. Teraz sprawdzę jeszcze, bo dzisiaj to odrzucaliśmy. To było. No ja jestem uczciwym mistrzem gry. To byłoby dość niezręczne, gdyby tak było. Mówisz, że chcesz zrobić mu zapomnij, prawda? W sensie, no generalnie zostaw to zapomnij, albo przepuść nas. Inteligencja plus determinacja, ja rzucam, faktycznie. To mamy szansę, słuchajcie. Mamy szansę. To jest moje 5 kostek. To jest moja jedna kostka. Ile miałeś sukcesów? 4 sukcesy. Spalam punkt siły woli. O nie, nie spalaj punktu siły woli. Rafał, zostaw, nie rób tego. Hej, powiedziałem ci, żaden wampir nie wyjdzie stąd żywy. Czego nie rozumiesz? Mam 5 sukcesów. On się uśmiecha. Okej. Okay, to już na mnie nie działa. Ciągle za spust. Tak z tym doskoczeniem do niego? Tak. Mam 10 metrów. 10 metrów. Zobaczymy. Jak będziesz miała więcej sukcesów na atak niż on, ja chcę na niego skoczyć. To ci się uda. Tak, to ci się uda. Jeżeli co? Nie... Co i na co? Siła plus bójka. O, to jeszcze z waleczności. Czekaj, to ja najpierw robię sobie rouse check. Mhm. Mam, więc dobrze. Mam, mój drogi, dodatkowe 2. Nie, dobra. Tak, mam dodatkowe 2 kości do tego wszystkiego. Mhm. Więc mam 4. Dobrze, przydaj się do zabijania ludzi, a nie wampirów. 4. O, 9. Jedziesz. Masz 9 kości. On rzucił 4 sukcesy. 8, 9, Jezus, nie mieści mi się. A nie 3? A nie, bo jeszcze później ja dorzucam mu... Tak. Nie no, widzę 7, 6 i 6, nie? Chyba, że coś 5. jeszcze, nie wiem. On ma ile? 3 sukcesy, faktycznie. Dobra, ja mam 5. Zobaczyłem. Leży. Pistolet wystrzelił, śród poszedł bokiem. Pompka odskoczyła na twoim ramieniu. Mhm. Co robisz, Jay? Poczekaj. Mhm. Przewróciłaś go, Jay? No jak padłem na podłogę, to tylko przeturlam się za jakąś, nie wiem, kolumnę czy ozdobną ławę dla oczekujących i wyciągnę broń. Będę patrzył, czy jeszcze jest jakieś zagrożenie, czy Terry już go rozszarpie. Terry? Tak. Co robisz temu biednemu człowiekowi, który ma 2 dzieci? No, ale my tego nie wiemy, na szczęście. Chcę mu walnąć stynki. To jest jedyne, co ja chcę mu zrobić. Znowu walka? Mhm. Jezu, znowu 9 kości. Raz, 2, 3. Straszne. Jak można tak się 7, 8. Poczekaj, 9. Możesz nie robić rouse checka. Będziesz miała mniej kości. A, dobra, to nie robię tego rouse. Nie, a bo to jest. Co ten? Co jakby użycie? Muszę sprawdzać? Jeżeli sobie podnosisz coś. Znaczy, jeżeli robisz. Tak. Zależy, czy no dobra. Dobra, to nie. To tym razem nie, bo mu roztrzaskam głowę, a wolę tego nie robić. 7 kości powinno mi wystarczyć. Dodajesz 2 kości do poziomu siły. Możesz użyć tej umiejętności w walce bez broni, jeśli używasz broni białej też. I musisz wykonać sprawdzian. To jeden sukces. Tak. Na 7 kościach. On się śmieje. Naciska guzik alarmu. I nagle rzeczy się dzieją. Rozumiem, że już zapomniałem. Możesz próbować. Dobra, wtedy rozumiem. Spalę.
3 kości, tak? Mhm. Bez kości głodu. No i mam kolejny sukces, czyli 2. Nadal? Próbowałaś. Tak. A czy jak ja czuwam z tym pistoletem, patrząc czy się uda, to mogę gościa odstrzelić zanim wciśnie ten alarm? Jasne, jeżeli chcesz zabić człowieka. Jay, kim jestem, by ci bronić? A jakby... On strzelił pierwszy. Gwiezdne wojny tak. Oczy mi bawią. Dokładnie tak. Więc nie no, będę strzelał. To się wytnie w reedycji. To ja też w takim razie chyba, nie wiem, chyba też bym to zrobił. Macie tłumiki? A skąd? On strzelił właśnie ze strzelby. On strzelił z obrzyna, kurwa, kto tam się w ogóle by teraz... Ze strzelby? To jest różnica, mój drogi. Tak, no, znaczy się, tak, było głośno. Będzie głośniej. Więc strzelam, no jakby... Siebie mam wyżej w tej hierarchii niż jego. Rozumiem. To jest firearms i dexterity? Tak. Dwójka no dzieci tak, dzisiaj straci... tatę. Zostanie im ten drugi. Ja no mam tylko ten, dwa sukcesy, który nie żyje. Nie wiem, czy straci. Właśnie ten, który nie żyje. Razem daje macie... zero paszów. Czekaj. Razem macie 4 sukcesy, 5 sukcesów. On leży, strzelacie przez tery. Mhm. Tak bardzo brwa. Dostałeś kulki? Nie. Ale generalnie rzecz biorąc, gość się nie rusza, ręka opada. Ja się odwracam. Co alarm. Do chuja? Nie dźwięczy. Nie pykło. Nie pykło. State of habit. Alarm. State of habit. I... Nie, Ziemek teraz nie już... żyje. Podejdę wziąć jego jakąś kartę dostępu. Tam. Nie ma. I zobaczę, czy jest jakiś plan budynku, coś. Jakiś dziennik, coś, co mówi, na które piętro jest serwerownia. Może księga tak gości, jak się wpisuje, że ktoś gdzieś jedzie, jak będzie napisane serwerownia i piętro może o... No chcę znaleźć, gdzie mamy jechać w tym wielkim budynku. Żeby nie otworzyły się drzwi windy z plutonem. Jay, rzuć sobie za intuicję. Mhm. Ja też bym właśnie chciał bardziej... przez investigation popatrzeć na plan budynku, popatrzeć gdzie są windy, no taki duży budynek pewnie miałby serwery w piwnicach, tak zakładam, no bo nigdzie na piętrach raczej by one nie stały, bo to jest taki dość użytkowy budynek, więc poprzez to chciałbym jakby wydedukować, w którą stronę powinniśmy iść. Dobrze. Investigation plus spirit. Ja mam tylko pytanie, czy jak rozumiem, że ziomek siedział za czymś takim lada recepcyjna w korpo. Tak. Czy tam są ekrany z monitoringiem na inne pomieszczenia na przykład, albo na inne piętra? Są. Świetnie, to sobie siadam i obczajam. I rzucam przez ramię do Sama. No to jakby, jak ziomek już nie żyje, to no, nie wiem. Jay, jego serce zabiło 2 razy. Nachylasz się nad nim. Jesteś głodny? Jop. Jestem głodny. On ma granat. O kurwa, co? Patrzy ci kurwa w oczy i ma granat. Jak man. 4 tego insightu, to wyczaiłem to? No tak! Okej. Okay. Tery tego nie wie, sam tego nie wie, oni obczajają budynek, no to jest granat zaczepny na szczęście, nie? Bo jakby był zaczepny, obronny, to nie byłoby co z was zbierać. No krzyknę, uj, ma granat i odskoczę znowu na podłogę plackiem. Jakby to jest moja ulubiona pozycja w tym budynku, puszce. Poproszę was o testy z wysportowania plus zręczności. Stopień trudności dla granatu zaczepnego to 4.
Czy mam cokolwiek powodzenia. Ułatwienie, bo miałem... Bo się zczaiłem, co on robi? Tak, dzięki temu wykonujecie ten test. Okej. Okay. Przepraszam, wysportowanie plus co? Zręczność. Kurwa, no. Słabo. No, mam zero, dokładnie taką samą jak szansę na zdanie testu o trudności 4. 4 sukcesy możesz... na 3 kościach. W teorii maksymalnie mogę mieć 6. Możesz mieć, zrobić rauszczeki. Możecie zrobić rauszczeki. Okay. No dobra, ty masz długi skok, więc w ogóle 4. Pamiętasz, skaczesz te 6 metrów, nie? Do góry i 10 w bok. No. Skok w dal, czy musisz? Nic nie muszę. Nic nie musisz. To ja skoczę, a co? Jesteś poza zasięgiem. Jay nie ma tyle szczęścia. Sam nie ma tyle szczęścia. Którego z nich ocalisz? Kurwa, który jest bliżej mnie? Nie, czekaj! Jay? Czekaj, a czy ja mogę spróbować rzucić tym ziomkiem od nas? Możesz. To ma więcej sensu dla mnie osobiście. Ma zaskakująco dużo sensu. Ja nic nie podpowiadam, bo raczej nie mam na to czasu. Dobrze, nie, to ja nie chcę skakać. Ja chcę faktycznie go po prostu podnieść i wyrzucić, odrzucić. I jego skoczyć, okay? Chcesz. Jego chcesz. Jego nie, daleki skok. Odblokowujesz. Dobrze, jeżeli zrobisz sobie sprawdzań pobudzenia. Nie? Jeszcze raz? Nie, to rozumiem, że to będzie waleczność? Tak. Chyba, że chcesz zrobić... Dobrze, to masz plus 2 kości. Czyli znowu 9 kostek. 3, 5, 7, 9. Nie wiem, czy ja powinnam rzucać tymi fizycznymi, bo one mi się bardzo nie idą. Raz, ja nie dwa, wiem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Sukcesów? 9 sukcesów? Czy ty go wyjebałaś na orbitę? Nie, wyjebała go na zewnątrz przez te szklane drzwi. No w budynku tak. Się będzie mniej niosło. Tak, pykło. Świetnie, po budynku będzie mi, ale nie mam krwawego zwycięstwa. Dobrze, no ale pykło, no. Rzut człowiekiem został zaliczony. Tak, i dlatego teraz on z odbezpieczonym granatem wpadł do sierocińca, który był obok. No brawo, Terry, brawo. Nie. Wyrzuciłaś go w najbezpieczniejsze miejsce, poza budynek. Granat w zamkniętym pomieszczeniu jest zabójczy. Granat na zewnątrz, tylko trochę. Generalnie rzecz biorąc, tak, na tych monitorach ludzie się ruszają, pobierają sprzęt. Macie może jakieś 3-4 minuty, żeby zjechać do serwerowni. Nikt nie wyłączył jeszcze wind. Pytanie, czy korzystacie z wind, czy ze schodów. Terry, wiesz jaki jest... wiesz jaki jest rozkład budynku, wiesz gdzie są serwery. Okej, co będzie nam szybciej, winda czy schody? Z naszą prędkością, bo jak zakładam, że tutaj się nie będziemy już teraz ograniczać z tym, że... No. Musimy być stealth? Nie, stealth was optional, więc... Stealth was never optional. Stealth was optional for that mission. Schody są bezpieczniejsze tak naprawdę, bo jeżeli ktoś by odciął was w windzie, no to jesteście zamknięci w windzie. No. Schody. Jakieś 6-7 8 osób rusza się, pobiera broń, słyszeli strzał, nie ma alarmu, nie? Tak, ale potem wybuch granat, ruszają się trochę szybciej, że jest pełna mobilizacja, przynajmniej na 2 piętrach. Biorę tą dwururkę, która była gdzieś na ziemi. Ja tylko stojąc dalej w miejscu, gdzie przed chwilą leżał gość z granatem, tylko do Terry rzucę. Wow, to były szybkie reakcje. Prawie tak szybko, jak ja się odzywam, niepytany. Dobra, to teraz my musimy kurwa szybko reagować. Talent. Na dół, po schodach. No to dobra. Wiesz, gdzie to jest go. Prowadź. I złapię jeszcze tą dwururkę z ziemi.
czy tam tą strzelbę, którą on miał, strzelbę miał i biegnę tak na pełnym speedzie już w tym momencie w dół. Ja z pistoletem w rękach też biegnę za nim. Ja zamykam po. Rudy Caballero zginął na posterunku. Generalnie rzecz biorąc, udało mu się ostrzec swoich towarzyszy. Ale wy biegniecie po schodach. Raz za razem mkniecie po piętrach. Pierwsze, drugie, trzecie, w dół. Drzwi do serwerowni, tak jak do chłodni, są wzmacniane. Są stalowe. Mam tą kartę z ciała, czy nie mam? Mhm. Masz. No to spróbuję wejść po prostu odbijając kartę od ochroniarza. Czy masz dzisiaj fart? Nie wiem. Rzadko. Kurwa, gdzieś to jeszcze jaki? Masz 50%, że miał uprawnienia do zejścia do serwerowni. Dobra. Czyli co? Rzucić se dyszkę i powyżej? Dobra, nie, rozczeka. Dobra. Otóż nie mam farta. Jak nie masz farta. Pójdę. No musiałbyś, możesz spiąć ten zamek na krótko, nie? Pobawić się, ale to są cenne sekundy. No, to jest dobry pomysł. Nie, mogę spróbować. Mam kartę, wiem jak te zamki działają, mogę spróbować pokonać to zabezpieczenie inaczej niż siłowo. Podejrzewam, że siłowo zajęłoby nam dłużej z tym wyposażeniem, jakie mam. No macie tery. Okej, okay, fair, ale i tak spróbuję najpierw się tu włamać. Mhm. Dobra, daj 3 minuty, zanim je wyważę. Miałem poprosić o jedną. Stopień trudności to 3. Masz plus 1 za kartę, kostkę. Mhm. Możesz użyć kradzieży bądź techniki. Technik. I inteligencji? Jak jest to technika? Spoko. Dobra. Nice! 4 sukcesy. Wystarczyło mu 30 sekund. Brawo. Każdy z nas ma jakiś swój specjalny talent. Patrzy na sama. Nie ma. Przeładowuje strzelbę. Gun. Jego specjalny talent to gun. Vegan. Brzmi za bardzo jak vegan. Sam, czy masz wyostrzone zmysły? Tak. Jay, czy masz wyostrzone zmysły? Nie, bo ludzie są na parterze. Wybuchów. Ludzie są na parterze, Sam. To tam skąd ja przybyliście? Powiem. Są na parterze. No ja wbiegam do środka. Szukam jakiejś konsoli, żeby po prostu zapoczątkować wipeout danych. Wszystkiego? Tak. Nie. Dlaczego? Może coś nam się przydać z tego. Nic. 10 nie wiemy. Sekund. Nie, ja wbiegłem i szukam. Ja aha, nie no reaguję dobrze na jego nie, bo jakby... Nie, okej, okay, nie. Ta wymiana zdań trwała 10 sekund. Nie? Krzyknęliście coś do siebie? Investigation. Okay. Jay. To jeżeli, jeżeli mogę, bo no raczej rzadko się zdarza. 5 sukcesów. W sensie czuję, że na tych serwerach jest mnóstwo różnych pewnie przydatnych też danych czasami, więc może tak, wsiadłem ale nawet w naszych rękach. Ale nie mamy czasu za bardzo ich skopiować chyba. Tak, ale sam by po prostu podszedł nawet do komputera, żeby popatrzeć, co to są za dane, jakie to są dane, może by coś jest zapamiętał nawet. Okej, okay. Jest konsoleta, tak? Musiałbyś wpisać bardzo dużo komend, Jay ją znalazł, ale rzuć za inteligencję plus technikę. Ja? Sam. Czy Jay? Sam. Technologia. Sam. Plus inteligencja. No, akurat z inteligencji to nie jest źle. To jest tylko jeden okay sukces. Okej. Okay. Możesz wyjąć jakiś dysk twardy z półki. O, no to serwery wpytkę, to jest... są... Zajebiście. To w takim razie wyszarpię na przykład, wiesz... Inaczej, nie wyszarpię. Pewnie, kurwa, pół komputera bym wyszarpał i by się zjebało. Wypiąłbym po prostu ze dwa dyski jakieś albo jeden. Dobra. No a ja próbuję uruchomić wipeout. Komputery, technika. Ja zabieram co robisz Samowi.
i staję przy jednym z pierwszych, że tak powiem, serwerów, patrząc, czy Jayowi się uda, czy nie. Czy mam zacząć się po prostu niszczyć. Jay, ty nie masz wyostrzonych zmysłów, jesteś kompletnie skupiony na wpisywaniu kodu. Wpuszczasz im po prostu, kurwa, wirusa. Nie? Modyfikujesz kod, drop, wipe, format C. Znalazłeś słabe miejsce w systemie. Czyszczenie zajmie minutę. Oddziela was jedno piętro od ludzi. Nie pozbierają się z tym. Sam wiesz, że są jedno piętro nad wami. Mhm. To powiem im to. Jedno piętro. Tuż nad nami są. Jest stąd jakieś inne wyjście? Pewnie bym tutaj pytanie do Rafała, bo pewnie, bo mówiłem, że patrzyłem na plan. Inteligencja plus, tak. Inteligencja plus survival. Moment. Gościu. Trzy. A gdzie jest ten sukcesy. Survival cały? Sztuka przetrwania. Tak to się nazywa. Okej, nie, wiem, tylko nie mogłem znaleźć na karcie. Intelligence, tak. No. Czy spalasz punkt siły woli, żeby przerzucić jedną kostkę? Wtedy będziesz miał sukces za koszt. Okej, to tak. To spalaj siłę woli. Mhm. Przerzuć jedną kostkę, jeżeli będziesz... Tak? Tak, jeżeli ci się uda, to masz sukcesa za koszt. To jest najlepsze coś, co mogę ci zaproponować. Nope. Jesteście odcięci. Najbliższe wyjście jest poziom nad wami. Okej. Jeśli się tam dostaniecie, to wyjdziecie. Wiesz co? Jedyne, co jest dobre, no to oni tu idą, wejdą tu. Wiesz co, jak już złapę te dyski, włożę tam gdzieś w kieszeń i zamknę. Podbiegnę do drzwi windy. Złapię, pewnie miałbym nóż jako... Tak, myślę, że miałbym nóż. Na pierwszej sesji, że masz nóż. Tak, włożyłbym między... no bo zakładam, że już są windy odcięte. Chyba. Tak. Odcinali je, okej. Odcinali je, dobra. To w takim razie wkładam nóż w drzwi, rozszerzam, wiesz, pociągam to rękami, żeby rozszerzyć i patrzę, gdzie jest winda. Jeżeli jest wyżej niż parter, to myślę, że szybem windowym jesteśmy w stanie wyjść tam na górę. Siła lub zręczność? Mhm. Technika bądź walka wręcz. O, no to zdecydowanie jest. Tak, sam jest człowiekiem siłowym w tym momencie. Przepraszam. Trzy sukcesy. Są na ostatnim poziomie. W sensie na samej górze. Tak. Pojechały do góry. Dobra, no to w takim razie podbiegnę, powiem szybko do reszty. Możemy windą. Możemy windą wskoczyć po prostu na piętro. Mogę potrzebować pomocy, ale to chyba i tak lepsze niż otwarta strzelanina. Odrzucę cię. Be my guest. Kto prowadzi? No ja jestem ostatnia, jeśli mam... Podrzucić tak, ja bym wbiegał w takim razie po piętrze. W sensie tam po ścianie. Tak, po szybie bym tam pewnie. Nie wiem, bo może. Albo może jest, chcesz albo spróbować jest... własnych sił. Nie. Niczym nich soli. Ja myślę, że tam jest lina. To jest najmniej. Najgorszy moment na sprawdzanie własnych sił właśnie w tym momencie. Więc pewnie tam jest lina od windy.
złapałbym ją, zacząłbym się wciągać albo po jakiejś drabinie może, która tam jest w szybie. Czasami są drabiny w szybach, więc dobra, Lina. Niech będzie tu Lina. Jesteście za nisko. Stopień trudności wysportowanie plus wysportowanie plus zręczność siła. Bądź siłka. Mhm. Dwa. Strength. To nie jest trudne. No i tyle wystarczy. Dwa. Wchodzisz. Jesteś na poziomie, na którym są ludzie. Wiesz, że biegną w dół. Mhm. To czekam w takim razie, wiesz, jakby trzymam się no tam tej liny czy cokolwiek i czekam, aż przebiegną. Czy mówisz o tym Jayowi i Terry? Bo oni są na tym poziomie, do którego właśnie ma wpaść oddział szybkiego reagowania. Oni patrzą na górę. Ja mówiłem, że są nad nami. Teraz. Tak. Aha. Jay, czy odpalasz swoje zmysły? Macham im ręką, żeby też nie zwracać za dużo uwagi, bo jak krzyknę, to oni mogą... Są na tym piętrze, na którym ja jestem w tym momencie, czy nie? Są między piętrami, pół piętro. Okej, to macham ręką. No to szybciej. Lecieć, ja pomagam Jayowi się wspiąć na to. Poproszę was o dwa testy. Atletyki, a potem stealtha. Dobra. Atletyka to będzie... Najpierw Jay. Wysportowanie. A, dziękuję. Aha, za późno na rozczeka. Tak. Dobra. Co ci mogę powiedzieć? Terry, jeśli chcesz wciągnąć Jaya, musisz zebrać 4 sukcesy. Za siebie 2 i za niego 2. Ja jak mam dla skok. Brata. Ty chciałam skaczesz w górę. Skok. Ja chciałam skoczyć w górę, to jest 6 metrów. Na bank to jest jakby spokojnie doskoczę. Jedziemy. Doskoczysz. Czy doskoczę z Jayem na plecach? Nie zostawię go na dole. Wykonaj test pobudzenia. Chudym graczem StarCrafta, więc... No nie, grałem z... Doskoczyłaś. Poproszę cię o test stealtha. Z czym? Ze zręcznością. Good word. Tu możesz zrobić rauszczeka. 4 sukcesy. Ej, sprawdźmy. Czy mogę pomóc stealthie, robiąc jedną rzecz? Mam zapasowy magazynek w kieszeni, mogę go wrzucić w głąb serwerowni, jak wzdłuż korytarza, z którego będziemy lecieć? Nie zdążycie. Nie zdążysz. Dobra. To lecimy, zobaczymy. Gabriela Osario. Młodszy inkwizytor. Około 27 lat. To ona prowadzi oddział szybkiego reagowania. Widzisz, dla niej to druga szansa, bo Gabriela większość dorosłego życia tułała się od więzienia do więzienia. Ojciec Avery pomógł jej odkryć swoje powołanie. Gabriela jeszcze nie wie, że Avery dzisiaj w nocy zginął w białym wanie. Teraz walczy u jego boku z istotami ciemności. Jeśli przeżyje, to cóż, będzie miała dodatkową motywację. A jeśli uciekniecie, to nie będzie miała nic. Bo właśnie twój wirus odciął ich. Nie widzą nic. Nie była jej pierwsza noc w oddziale. Ale wciąż nie może przestać myśleć o matce, która czeka na nią w domu. Powtarza sobie, nie zawiodę. Obiecuję, nie zawiodę. Obiecuję. O kurwa. I huk! I słyszysz, jak się zatrzymują.
jak oddziały po cichu sam rozdzielają się na dwa węże. Jeden na górę, drugi na dół. Wracają. No to szybko. Póki nie wrócili. Nóż w drzwi, harat i dajemy dyla stamtąd, no. Co tu dużo mówić. Siłka. Brawo. Zręczność. Trzymasz się z Jayem na plecach. Ja chcę skoczyć te 10. Ja chcę doskoczyć do tych drzwi i po prostu przebić się. Więc ale jestem... jesteś przy drzwiach, tylko jesteście w szybie windy. Sam otwiera właśnie drzwi. Widzicie dwójkę pierwszych inkwizytorów, którzy wypadają. Nie, to czy jestem jeszcze stanie... was nie widzą. Go. Rura po prostu do przodu i tyle. Monroe Davidson jest zaskoczony. Ma tylko 29 lat. Była agentką FBI. Wiele lat współpracowników. Wszystko to, że wmawiali jej, że mają urojenia. Chciała udowodnić, że wampiry istnieją. Pat od urodzenia chciał zostać policjantem. Miał wzorowe referencje. Kapitan zapytał go, czy dołączy do tej misji. Pat się boi. Wypada jako drugi. Poproszę was o testy stealtha. Ojej. Czy to jest? Krycie się. Na, ze zręcznością? Tak. Nikt nie podbił sobie. Ja sobie podbiję profilaktycznie. No i wuj taki zgłodniały. Ile masz w głodu? 3. Już. Ej, ale dopiero teraz. Jakby... Ile? Jedną kostkę sobie dodaję? Dwie. Na sukces. I zaginiona kostka babci. Pat, ten, który się bał, to on was zauważył. Krzyczy. Osłaniam cię! Wyjmuje karabinek. Zaczyna walić ogniem zaporowym. Tak jak go uczyli w akademii. W szyb windy. Tak, żebyście nie mogli wejść. Tak, żeby was przyszpiliło. To tylko kule. Co robicie? Ja się na niego rzucę. Tylko kule. Okej. Przyjmujesz to na siebie, na klatę? Tak. Chyba ja nim ja biegnę do wyjścia, bo ja jestem najwolniejszy, więc ja mogę przyjąć jakąś kulę czy dwie, już się o tym przekonałem, ale jestem najwolniejszy, więc muszę wystartować już. Biegnę do wyjścia. Problemem jest ta druga osoba. Monroe Davidson. Ta, która wypadła jako pierwsza. Ona was nie zauważyła, ale Pat krzyczy, osłaniam cię. Otwiera ogień. Widzisz, jak Terry leci w jego kierunku. Co Terry, robię? Poproszę cię. No. No, jak to co? Pistolet. Albo strzelba. Strzelba będzie nawet lepsza. Na 10 metrów, czy ile oni są tam od nas, to strzelba jest bardzo... Strzelba jest bardzo celna, tak do 50 metrów mniej więcej, więc... Tak, boom. I pomiędzy tym jest jeszcze Terry. Aha, jest jeszcze... Spokój, okay, spokój mi ten śród w plecy.
Bo dostaję tylko z przodu. Jak z tyłu dostanę, będę miała lepszy rozmiar. Ale słuchaj, będziesz sprawiała mniejszy opór, jak nie będziesz miała, wiesz, części klatki piersiowej. Chcesz znowu stracić głowę? Źle było? Nie, no dobrze, no to... Ty zaczynasz. Okay. Ona skacze. Jest w powietrzu. Dokładnie na 5. Jak w meczu futbolu amerykańskiego. Czy otwierasz ogień? Wiesz co zrobię? Jak Jay wystartował z tej windy, a ja... Wystartował! Ja się rzucę na ziemię i wiesz, jak dosłownie w Matrixie po ziemię będę sunął barkiem i strzelał po prostu gdzieś tam im po nogach. Żeby nie trafić Terry, która jest w powietrzu teraz. Super. Dobrze. Moi drodzy, Sam, Terry, wy zaczynacie, ja rzucę za Pata. Generalnie rzecz biorąc, on jest wydygany, widzi właśnie wampiry w pełnym szale. Ale tanio nie sprzeda swojej skóry. Ja mam mord w oczach. Wiem. Mam 3 kostki głodu, mam zamiar się podbić. To może być 4 kostka głodu. Podbijaj się. Uff, dobrze. Siła plus rozumiem bójka. Tak. Sam tak, ty się nie podbijasz. Nie, no ja mam 2 sukcesy tam, więc w sumie bez dramatu myślę. Zatrzymujesz się tuż przy Davidsonie. Mam agentce. Mam królowe zwycięstwo. I 5 sukcesów. Pata już nie ma. Pat jeszcze tak daleko nigdy nie leciał i tak szybko. Nie, ona się w niego wbiła po prostu. Ona jest w tym miejscu, gdzie jest Pat. Jej ręka przechodzi przez jego klatkę piersiową, dotyka jego serca. Potem się zaciska. To co, skazana człowieczeństwo? Obraca się. I strzela z przyłożenia w ciebie. A te moje strzały? No, dostała po nogach. Tak, pada. Właśnie ktoś wbił się w jej partnera, ściskając jej mu serce. Gość gaśnie na jej oczach. To jest prawdopodobnie ostatnia rzecz, jaką zrobi w życiu i ona o tym wie. Ona nie chciała już. No, chciała dowodu. Go ma. Ma dowód. Jay, jesteś bezpieczny. Wypadasz na ulicę. Mijasz jednego człowieka, który siedział przy monitorach, które właśnie zgasły. On jeszcze profilaktycznie do ciebie strzeli. Dwa obrażenia. Terry, przyjmujesz kulki. Mhm. To nie ja? Tam, do ty dostajesz dwa obrażenia. Do niej strzela Monroe Davidson. Uch. Au. Ona spali punkt siły woli. Przerzuci te dwie kule, bo ona wie, że stąd nie wyjdzie. No to nadal jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sukcesów. Na pół to są 3 obrażenia w ciebie. No to jest słabo.
Jest słabo. Ale jeszcze stoję. Nie mam żadnej poważnej rany. Słyszysz? Że ludzie wyrzucają do szybu granat. Szybu, z którego właśnie uciekliście. Tak. Przeładowujesz dwururkę. Czy pociągasz za spust? Czy odrywasz Monroe głowę? Od dołu. Leżąc na plecach. W sensie, mnie pytasz, tak? Tak, Sam. No to tak, no łapię ją generalnie za łeb i skręcam jej kark, no albo... Nie. Pytanie. Leżysz na ziemi, masz dwururkę w ręce, przeładowujesz. Możesz oddać jeszcze jeden strzał. To jest pompka. Jej głowa tego nie wytrzyma. To strzelę. A mogłam zjeść. A mogłam się wyleczyć. Tery, krew ochlapuje cię. Rzuć za szał. Czekaj, ile mam willpower? Dwa, okej. Okay. Mam sześć. Stopień trudności to sześć. Cztery. Niewiele zabrakło. Generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, to co stało się w Yakatomi Plaza będzie długo wyciszane. Ludzie będą opowiadali o tym, że budynek został zaatakowany prawdopodobnie przez terrorystów albo przez gangi, które strzelały się na ulicach tamtego dnia. Tak, to będzie prawda. Cały oddział szturmowy szybkiego reagowania zginął. Został zmasakrowany. Sam, cieszysz się, że to nie byłeś ty. Anarchiści odbili Dina. Ojciec Tery dostał dodatkowe dwa dyski, które udało wam się wyciągnąć z siedziby drugiej inkwizycji. Chyba, że zrobiłeś co innego, Sam. Chyba, że zaniosłeś te dyski w darze do anarchistów. Powiedzcie mi, którą stronę tego konfliktu wybraliście, bo będziecie bardzo poszukiwanymi wampirami przez tych, którzy polują na wampiry. Ja w ogóle jak wybiegłem na zewnątrz, to użyłem legitymacji tego ochroniarza, żeby kogoś zastraszyć w oddanie mi samochodu, bo jestem przecież agentem CIA i machnąłem mu plastikiem. Zgarnąłem tych oszołomów, jak wybiegali, i w samochodzie byśmy się naradzili, do kogo jedziemy po prostu, czy jedziemy do Baltazara, tak, czy jedziemy do, czy do płonącego koła. I jeśli rządzimy się zasadami, nie wiem, demokracji czy coś, to jednak z dwojga to chyba wolę anarchistów. Pery. Powiedz mi, jak wsiadłaś do tego samochodu po tym, jak zmasakrowałaś sześciu ludzi? Sześciu? Tak, sześciu ludzi. Sześciu. Okay. Zabiłaś tego gościa, który był na parterze. Mhm.
No pewnie znowu była powtórka z tego, że wyglądałam jak Carrie ze sceny ze studniówki. Więc Jay, Terry otwiera negocjacje na temat tego, komu oddamy dyski właśnie w ten sposób, wchodząc do twojego nowego samochodu. Lepiej połóż się na tylnym siedzeniu, bo jeszcze ktoś cię wypatrzy zza okna. Okej. Okay. Kładę się. Tak jak mówiłem, ja jestem za anarchistami, ale nie jest to silna przewaga, więc jeśli mnie przegłosujecie, to jakby nie będę cię opierał rękami i nogami. Gra w którym grają Kamarilla, bądź co bądź, jest grą, a ja nie umiem odmówić dobrej grze. Patrzę w tym momencie na te dwa dyski, które gdzieś tam pewnie leżą mi w kieszeni albo na kolanach. Wydaje mi się, przez głowę mi przelatują w tym momencie sceny tego pięknego pomieszczenia, w którym byliśmy u ojca Terry. I o tym, no jak generalnie wygląda to chyba po stronie Camarilli. I że mają zasoby na to, żebyśmy nie byli ściganymi ludźmi. Wampirami, a żeby nasze noce były spokojniejsze. No. A nawet nie, bo w nocy sobie poradzimy. No, grunt, żeby w dzień było bezpiecznie. Powiem tak, gdyby nie to, że twój stary chciał prawdopodobnie urwać mi głowę i wsadzić w tyłek, to z chęcią bym chyba poszedł do Camarilli. Ale miał ku temu dobry powód. Dziwisz mu się? Tak do końca? Czy dobry powód jest dyskusyjny, ale to urocze, że stał po twojej stronie absolutnym murem. Tak, jest jeden właśnie potężny wampir po naszej stronie. Podniosę tylko tak rękę tak po twojej. No, Sage, Jackie i Dean też nie wydawali się być słabi. No, Baltazar po prostu jasno powiedział, że on jest po twojej stronie, a my jesteśmy na doczepkę. Nie jest to idealny układ, ale mogę z tym pracować. No ale zawsze łatwiej niż walczyć i wyrywać sobie każdy kęs jakby niezależności i jakiegoś szacunku po drugiej stronie. Znaczy, nie zrozum mnie źle. Kęs szacunku to u Camarilli będzie dużo trudniej wyrwać. Mam wrażenie, że anarchiści trochę bardziej traktują się jak równi. Wrażenie? Tak, zaatakowaliśmy im barmana, zaatakowałem Dina i generalnie nie daliśmy im żadnego powodu, żeby ich lubić, a nawet nie byli szczególnie złośliwi. Już nie mówię nawet o zaatakowaniu nas. Twój ojciec od progu groził nam śmiercią i manipulował, używając każdej formy nacisku, tego, że ma pieniądze, tego, że ma siłę i tego, że w zasadzie to nie mamy opcji, żeby mu odmówić i musimy go słuchać. No i jeszcze to, że nie mamy dla niego wartości, poza tym, że jesteśmy plusem do ciebie. Ale to nie mojego ojca złapała druga inkwizycja i w ogóle. Bardzo celna i pragmatyczna uwaga. Trochę lepsze zasoby, trochę lepsze opcje. Wiecie, tak. Ja najchętniej bym w ogóle poszła w pizdu od nich wszystkich. W dupie mam, kurwa, to wszystko. No, jedni i drudzy mają nas w pizdzie na dobrą sprawę. Znaczy nie, bo jesteśmy zasobami dla jednej i drugiej strony, cennymi. Super. Marzyłam zawsze o tym, żeby być czymś zasobem. A wolisz być kompostem? Sensowna uwaga. Kontynuuj. Poza tym dostęp do informacji i tego wszystkiego, które to rzeczy, które mogą nam być potrzebne i z którymi się będziemy mierzyć. I polityczną siłę. Za pieniędzmi i polityczną siłą no idzie większe bezpieczeństwo. Jeśli szukamy bezpieczeństwa, mamy z nimi większe szanse. Jeśli twój idealizm ci w tym nie przeszkadza, Terry, i będziesz z tym w stanie pracować, ja na pewno będę z tym w stanie pracować. Przedsmak. Dlaczego mój idealizm miałby mi w tym przeszkadzać? Zupełnie bez powodu, pomidor. Nic nie mów, zamknij się. Patrzę na Jaya. Nie mów, głodna jestem strasznie. Chwilę, nieważne. No
Okej, okay. Ja siedzę za kółkiem, to jadę do Baltazara w takim razie. Jeśli to nie jest pakt podpisany na wieczność. Może nigdy to nie jest pakt podpisany na wieczność pewnie. Ej, więc... poza tym, patrzę w tym momencie na Terry. Ej, poza tym, twój stary zmienił drużynę, tak jak Włosi, nie? No najwyraźniej się da. Z anarchistami nie skończyliśmy na najgorszym stopniu, nie mamy wobec nich długów, spłaciliśmy co byliśmy im winni, więc nie jest to najgorsza podstawa, gdybyśmy musieli jeszcze kiedyś wrócić do rozmów z nimi. A tymczasem... Wiecie, nie wiemy też dlaczego mój ojciec odszedł od anarchistów. Wydaje mi się, że jego skórzana sofa wiele mi powiedziała po dziurawych stołkach baru, ale... Cóż, mogę prawdę być powierzchowny w swojej ocenie. Prawdę myślisz, że jest tak sprzedajną suką, że poszedł za hajs? My idziemy właśnie za hajs. Nie, my idziemy za bezpieczeństwo. Które się kupuje za hajs, jakby semantyka. Ten, ale już kieruję się w stronę Baltazara. Poza tym, ja mam jeden, tylko jeszcze jedno ale, Terry. I tak patrzę w tym momencie na ciebie. Nie pozwól, żeby twój stary zrobił z nas szaszłyki, dobra? Ciebie bardziej słucha niż nas, a chociaż może tym, tak stukam delikatnie tymi dwoma dyskami o siebie, może tym sobie coś kupimy. Trzymaj to, tak. Trzymaj to pionowo, bo to są fizyczne dyski. Trzymam. To... to była ciężka noc. Były... ciężkie trzy noce waszego nowego życia. Dziękuję wam bardzo. Graliśmy w świeżą krew. Moja drużyna powiedziała się po stronie Camarilli. Mówiąc sobie, że nie zrobiła tego na wieczność. Zamknij się. O najmi. Zostawcie łapkę w górę na kanale, nie, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Chętnie odpowiemy na wszystkie komentarze, tak naprawdę zrobi to guzik, nie? Nie no, może będzie miły i da nam znać, żeby zajrzeć. Nie no, żartujesz, po to mam czat, będę robił Ctrl-C, Rafał, tu jest pytanie do ciebie, tu jest pytanie, to też jest pytanie do ciebie. Proszę odpowiadać. Ja bawiłem się świetnie, nie wiem jak moi gracze. Nie no, ja się bawiłem cudownie. Z żalem pożegnam Jaya, ale bawiłem się bardzo dobrze. Ja się bawiłem naprawdę świetnie. W sensie moment jak jechaliśmy tą limuzyną i tam strzelali do nas, to byłem tylko tyle od tego, że ej, chcę wyrwać drzwi i skoczyć na nich. Ale miałem jeden HP, więc... Jak myślę o tym szperdachu, to tak... Jak, dobra, postrzeli go, to jakoś ściągnę, wejdę na ten dach i zrobię to, co Jackie. Po prostu przybiję im się przez przednią szybę i zrobię tam rzeźnię. Kurna, nie zostawili was. Powiem wam tak, my mamy jeszcze taki specjalny czat, nie? Na śmieszne obrazki. Tak. Najbardziej rozbawił mnie obrazek. Are we the buddies now? Nie pamiętacie, jak na pierwszej sesji krzyczałam na was, że mordujecie ludzi? Ja pamiętam, dlatego że jest taki cięty masz, na ciebie. Tak, Terry ma bardzo wysokie kill ratio w tej koterii, więc tak, no. Dobrze, no i co, kochani? Nerwowa jestem, dlatego. Tak. To bardzo idealistyczne, ale mam anger issues. Tak, i bogatego ojca. I tym optymistycznym akcentem, kochani, Rafał prowadził nam tą sesję. Zapraszamy też oczywiście na kanały, na których jest Rafał, na jego bloga, na którym pisze o RPG-szkach, a także na kanał Wyrolowanych, na których też go możecie tam znaleźć. Nie będzie nowych materiałów na Wyrolowanych. Ale stare już wiszą. Tak, ale stare są, więc zapraszamy tam serdecznie, bo są całkiem spoko. Ajne, ty możesz się sama tutaj zareklamować. No dzięki. Bo dużo rzeczy robisz. No myślniki, nie myślniki. A, to.
Tak, zapraszam na kanał Myślnika, gdzieś z Żuławiem gadamy o newsach RPGowych, obgadujemy memy, a potem próbujemy być mądrzy na około RPGowe tematy, wychodzi różnie. No i zapraszam do siebie na kanał, gdzie chwilowo nie ma sesji, ale będą. Ale i recenzje. Ładny save, muszę powiedzieć. Zdałeś tą charyzmę. Szacuneczek. No i tak, do naszej dwójki tutaj, i Tomek, i Tofik, my się nie będziemy przedstawiać. Bo i tak nas nikt nie zna. Bo i tak nas nikt nie zna, a poza tym wiecie, gdzie jesteście. Zobaczcie sobie tam jakieś naturalne 20 i tyle. Tak, takie małe. Gdzieś tu jest pewnie. Tam. Teraz będę pokazywał. Tam wyżej jest. Koło twojej głowy, po lewej, Mateusz, będzie. No, dokładnie. Dobra, no i tyle. Trzymajcie się. Na Dzięki razie. Bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa.